Siemanko, z tej strony jak zwykle Pocisk 7, a dzisiaj mamy już dla was trzeci odcinek z Dying Light The Following. No i znowu jest ze mną Furty, siemanko. Hej! No i cóż, no, w ostatnim odcinku trochę poeksplorowaliśmy, więc w dzisiejszym odcinku zamierzamy troszkę porobić fabuły. Zaczynamy sobie od zadania z jaskinią. Jaskinia jak jaskinia, gdzie musimy znaleźć stwora kradnącego jedzenie. Więc pakuj się, Furty, do wozu i lecimy. Już odpalam swoją fureczkę, moje Porsche kochane. Dobra, i ciśniemy. Już nowe silniki, nowe możliwości. A człowiek dalej pisze, że mam koło uszkodzone i to, a nowe włożyłem, także nie wiem, o co chodzi. Jeździć nie potrafisz, już uszkodziłem. No i tak. A ja przez farmę zombiaczko się przebiję. A tutaj też ma dosyć sporo tego tałataństwa. Nie pomagamy teraz, szkoda czasu. Podjeżdżamy do góry. Oj, zaraz trzeba zajrzeć. A nie, jednak udało się minąć. Dobra, poczekam na ciebie i sobie przy okazji. Ja już jestem. Już jesteś? A, dobra, to i tak. Na szybko, szybki skanik, tak żeby nie przedłużać. Dobra. Jeśli tutaj coś będzie. Dobra. I już jedziemy. Oj, nie ulepszaj, wsiadaj. Jedziemy. Dobra. Zabijaki trochę spowalniają jednak. Ale... Niestety. Ale efekt jest zadowalający. Właśnie. Dobra, i tutaj chyba już musimy opuścić nasze pojazdy. Wow. Przy okazji, pusty. To znaczy dla odważnych można jechać. O! Myślę, że... Oj, oj, oj. Dobra, wiemy gdzie. Tu. Co ty? Zginąłeś? Nie trafiłem w śmiecie, no. Boże, ciekawe czy ja trafię. Trafiłem, dobra. Co mnie odrzuć? Odrzuć. Dobra. Ile mam apteczek? Dwie. Trzeba się trochę dorobić, zaczekaj. A ja mam 16 też. Ja już trochę ich zużyłem wcześniej. Czekaj, jak to się plany chyba to było to. No, z jakiś metr półtora mi zabrakło do śmieci. Jakoś tak na farcie udało mi się, czekaj. Gdzie to była ta apteczka? Plan. O jest, apteczka. Ja jak zauważyłem, że już nie trafię, to było za późno. No spoko. Żeby nim wymanewrować. Mogę wytworzyć 114 apteczek, także... No to w przybliżonej ilości do mojej. Dziwne, nie? No. Dobra. Stworzyłem sobie jakoś dużo. 16, ty, to samo co ty. I to za do góry. Tak. A w sumie te rolki można użyć będzie szybciej. No właśnie tak samo chciałem. Kurde, spadłem troszkę. Ale już się poprawiłem. No. Ja też. No i dobra, poczekam chwilę na ciebie może. Jakoś Crane... Domowy jeszcze jakieś gościowie są, to później może. Hej, posłuchaj. Proszę, chlestę. Tu mam jakąś skrzyneczkę, warto otworzyć może. A średni zamek to łatwo powinien pójść. No, to się bawi. Ja zgarnę tylko fanty. Dobra. Ach, ja poeksploruję inne rzeczy w tym części. No, słaby. Znakomity egipski chopper, tylko 550, także nie wiem, czy chcesz takie coś. To ja miałem toporki do rzucenia. No. No dobra, słucham. Tam w środku. To moje dziecko. Nie pozwól mu umrzeć z głodu. Nie pozwól mu cierpieć. Stalowy bełt.
Wyciągnę mu. Też wyciągnąłem. Ja mam złe przeczucie, że to będą te wkurzające dzieci z podstawki. No, to było straszne. I tak piszczały jeszcze. Dobra, coś tu jeszcze mamy? Jakiegoś do zebrania? Chyba nie. To co, schodzimy gdzieś tam na dół? Idziemy, idziemy. Jeszcze jedną rzecz mam. Jaką? Części metalowe. Aha, dobra. No to co, chlub. Trochę cykam się, ale... chlub. Rzeczywiście. No, słuchaj. Chlub, teraz. O, teraz to tak. No, fajne są wierzki. Fajnie to wygląda takie. Właściwie czemu ja płynę pierwszy? To twój odcinek. Czekaj, na tym gdzie tu mam płynąć? O, ja wypłynę, mi się powietrze pomału kończy. Dobry pomysł. Tylko, czy to się da wypłynąć w ogóle? Da się, da się. O, latareczkę sobie włącz. O, którym się latareczkę włącza? To znaczy, nie wiem jak u ciebie, ale u mnie te. Nie, stąd przypłynęliśmy. Co, niżej trzeba nurkować? Tak, niżej trzeba zejść. Kurde, teraz chcę się latarkę pali. Może do góry? Krzyżak? O, ty to jednak masz łeb. Się pamiętaj jeszcze, jak się grało na padzie. Trochę się zagubiłem, ale już widać, z latarką wszystko widać. Cisnę za tobą. Już jestem. O, ja zaraz nie umieram. Dajcie mi powietrze. No tutaj nie bardzo. O nie, nie. O. Znalazłeś? No, tutaj. O. Dobra. Opa, cześć. Ty. Cześć. Dobra, tylko czekaj, teraz w którą stronę trzeba? Tutaj na dół chyba lecieć. Teraz ja będę prowadzącym. Czekaj, dobrą stronę płynę, czy w odwrotną? No właśnie sam nie wiem. Kurde, czekaj. Poczekaj. Nie, płynęliśmy chyba w tą stronę. Do góry płynęliśmy. Mm-hmm. Czyli ja dobrze popłynąłem. Tak, 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 tak. A już chciałem być przewodnikiem, ale zgubiliśmy się przez to już. To zawsze jakaś lina jest, to po tej linie można wywnioskować. Dobra, coś tu mamy już. Oczywiście zombiaczki nasze ulubione. No ja już wychodzę. A ja już sortuję. I wracam. O, teraz. No, ty się na tej skałce Tak, ja tutaj podskoczyłem sobie na tej skałce, ale jak ci się nie udaje, to możesz sobie... Nie, to jak wziąłem linę i po prostu do... ten, żeby skoczył. No i tutaj jestem. A, dobra, już wiem cię, ty już wiesz? Dobra. Jesteś? Jesteś, dobra. Tyrolka działa, trzeba się schylić. Znowu pływanie. Serio? Na to wygląda. Kurde, ile tu gratów. No, niestety. I ile pływania? No, sporo, sporo. Nie, tu jeszcze nie. Powiem ci, że nas noc zostanie. Pewnie tak. Dobrze, flary wjeździ. Jest 17:40 czasu grubowego. Ale wiesz, że trzeba będzie spierdzielać szybko. No mamy furki, także. No. Kurde, już mi się powietrze kończy powoli. Ja płynę dalej. Ciekawe, czy to się, kurde, nie da się popłynąć.
I to był mój błąd chyba. A nic nie straciłeś, wiesz? Zginiemy chyba obaj. Nie. Ty nie zginiesz. By się zablokowałem się. Kurczę, tu nie ma wypływu na powietrze. Nie mogę przypłynąć dalej. To mi życie się... O, dobra, ja żyję. Ja już nie bardzo. Nie ma tu nic. Ja zginę. Nie ma tu nic, cholera. Nie ma nic. Nie mogłem się tam, gdzie ty przedostałeś się, to ja nie mogłem. Naprawdę? No, ewentualnie możesz mnie podejść, masz 30 sekund, nie wiem, czy dopłyniesz. Nie wiem, gdzie ty jesteś, ale postaram się. No ja w sumie 20 sekund, to nie wiem, czy doszedę. Możesz spróbować jeszcze. No bo ty się tam gdzieś w beczkach zaklinowałeś, a to trzeba niżej spłynąć. 10. Już jestem przy tobie. 7, tylko. 6, 5. A ty tak będę mieć mało życia chyba już. Ale sekunda. No nie, już F klikałem. No nic. Dobra, zobaczymy, gdzie teraz będę. O, fuck. Na zewnątrz? No. To dawaj szybko tu do mnie. Ale nie lipa. Będę bez ciebie tej misji robił. I to jest tam sporo tej jaskini, jeszcze jestem. Przy samochodzie właściwie. No to dawaj, poczekaj. Ale lipa, nie mogą. Dobra, teraz będę płynąć w miarę szybko. Dobra, luz. Teraz tylko, żeby się nie zabić z beczek. Mi się nie śpieszy. Kurde, gdzie są te? Dobra, udało mi się trafić. Bo ja już jestem przy końcu tego zadania. Kurde, ja spadam ze skał. Dobra, dobra. Dobra. Jak najszybciej się postaram tutaj ciebie dojść. Dobra, Ludwik, nie ma problemu. Kurczę, ciemno jest bez latarki tutaj w tej jaskini. Bardzo ciemno. Ja tak się bawię. O, popoluję sobie na rybki. Powodzenia. No cześć. Nie znam się na rybach, ale pokaż się. Nie chcą się rybki ze mną bawić. Smuteczka, flip, flip. Dobra. Tylko nie zaklinuj się znowu. Bo ja nie mam licencji ratownika. Jak to nie masz? Jak to nie masz? Prawie zężyłeś. No z 2 sekundy, albo nawet ta sekunda i bym cię miał, bo już F klikałem. Już mi się pojawiło ożyw. Takie... Ale się nie udało niestety. Dobra. A, to ja może jakieś plany sobie porobię. To sobie porób. Co mi tu mam? Podpalenie, nie. Krwawienie. Ja już powoli, powoli. Krzypunek. Gdzie jest to, co ja miałem? Nie ulepszałem tym. To jest to. O dobra, znalazłem jakiś
Przestrzeń. Nie, czekaj, zaraz źle płynę. Brutal. Clicker. Jakiś zombiak. Mistrz. Czy jest ta nieszczęsna beczka? Nie, nie chciałem krzyżowca. Mistrzu. Mam teraz żyletkową piłę ręczną, która zadaje 1400 obrażeń. Wow, nieźle. I ma poręczności 111. No siemanko. No hej. Jak tam? A okej. Okay. Słyszysz ten płaczek? Co mam słyszeć? Płacz dziecka? No, słyszę, słyszę. No, to oznacza nasze ulubione dziecko z podstawki. No tak. No to wyskakuj. Skąd rany? To jest kompletnie porąbane. Trofeum tu jest, jak chcesz. Zabić? Tu masz trofeum, jak chcesz. No tu masz to dziecko. No to chyba zombie jest, tak? Trzeba go zabić. To niestety, no. Jak to się zombie zrobiło, to już nie było dziecko, tylko zombie. No. Dobra, statuetka. To chyba tyle tutaj. No tyle, tu już chyba nic nie ma. Czy może tu jakieś ukryte coś? Nie, nie, tam patrzyłem, już nie ma nic. To co, teraz tą samą drogą trzeba wracać? Tak? Chyba, czy nie? No tu nie ma jakiegoś wyjścia? Na pewno musi coś być. Właśnie jakoś tak... No? A czekaj, jest, patrz. No właśnie. Tam jest. Nie wiem, czy dobrze skoczyłem. Jak tam się dostać? No, tu. Nie, to błąd. Tam jest zamknięte. Ale próba podjęta. No to jest jedyne wyjście, jakie tu zauważyłem. To ja już wiem nawet, jak tam wejść. O, to większa spryciura jest. Oj. Złapiesz się? Złapałeś się, brawo, Krain. To ja bym troszkę chciałem być taki bardziej sprytniejszy i niestety... Niestety chciałeś się wciągnąć na samą górę. No. No to powiem ci, że byłeś blisko. Nie, mogłem się złapać tych desek, ale w sumie tak szybko to się stało. Gdzie są nasze samochody? Wiem, że mamy godzinę... odpowiednią do spierdalania. No. Lepiej bym tego nie ujął. Ach, jestem na górze. Ja też. Ambona myśliwska, można jeszcze ją zaliczyć. Się będę pierdzielić tam. No ja właśnie się lubię pierdzielić, bo chcę pozdobywać trochę tego. Zwinności więcej. To tylko puszka jest także. U mnie chemikalia i kawa. No to trochę inaczej. O, samochody można przy okazji. Raz dwa zobaczyć. Spadaj, zombiaku. Dobra, teraz chcę spierdzielać. No już biegnę z samochodem. Dobra, takie można przynajmniej na razie wyłączyć. Dobra, teraz gdzie jest najbliższa baza? Muszę zaznaczyć. O kurde, mam niewiele tych baz za bardzo. Gniazda. No niestety. Gdzie musimy? Do tego początkowego miejsca.
dosyć daleko. No do Jaskra. To jest, czekaj, kilometr. Zaraz zaznaczę. Kilometr? No. Tutajże? Tak mi się wydaje przynajmniej. Bo on Jazir się nazywał, tak? A już nie wiem w sumie. Ja pierdzielę, te odgłosy są creepy. No, ja się właśnie zablokowałem. A ja już jestem daleko, tylko czekam. No, czekaj chwilę, bo... Zablokowałem te ścigacze. Ale się słabo zablokowałem. Kurde, się mi zombie strzela, ale jazda teraz jest. Matko, jeszcze spadłem skądś. To już jadę do ciebie. Wszystko przez te kurde małe zasrańce biegaczy. Bo mi się jedno koło wywaliło, nie wiem jak to zrobić, żeby to... Już jadę z pomocą. Chyba musisz we mnie wjechać. Teraz prawie sam się zablokowałem. No czekaj, 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 już mam. No bo jeszcze nie mam. O, dobra, już się cofam. O, udało się. Ja pierdzielę. Dobra, chodź, spierdzielamy szybko. A fajnie wyglądają te liczniki podświetlone. No, z ekstra to wygląda. Dopracowane w każdym szczególe. No, super. Dobra, sobie fury ulepszyliśmy. No, a jeszcze to nie koniec naszych ulepszeń. No. Trochę dłużej pogramy. O kurde, waliłem się. To możesz wysiąść z samochodu i tam nacisnąć z resetu, nie? No tak, tylko jak to zrobić? A jest, a. Dobra, prój. No ja zębiaczkę sobie przejeżdżę. Dobra, jedziemy. Ja pierdzielę. Goni mnie ten łowca cały. Powiem ci, że jesteśmy koło bezpiecznej strefy. Widzę. Wow, byśmy... Nie. Coś nie bardzo chyba. To znaczy tak, tylko musimy wyżej wejść. Na samochód to nie działa, widzę. O, dobra. Dawaj do góry. Ja już jestem bezpieczny. O matko, ale się prawie kupę zrobiłem, nie? Gdzie jest noc? Dobra. Nawet kimę. Masakra, jakieś oczekiwanie na ciebie jeszcze chyba? Ja też muszę? No. A, muszę tu wejść. Dobra. Mamy jeszcze gdzieś około 10 minut, to zrobimy kolejne zadanie. A, bla. To co teraz? Musimy jeszcze tamto wrócić do jaskini. No, do Jazira. No. Trzeba podskoczyć. Tylko znacznik usunę. To, zrzut. Gdzie? Gdzieś daleko pewnie. A, to tam. To jest zejście. Dobra. Drugi znak zapytania, a czy ten? Wykrzyk, no to później muszę. Nie, to już teraz, skoro jesteśmy na miejscu. Tylko gdzie on jest? Kto tu jest taki?
Patrzysz na ten wykrzyknik? No właśnie, czego nie mogę znaleźć. Nie wiem, co tu chodzi. A! Wyścigi? Wyścigi jakieś, boże. Dobra, to jedziemy, ciśniemy. No to jedziemy. Dobra, to już się domagania, bo ty dalej jesteś. No ja sobie trochę zombiaczków też mielę. To miel. Jeden zamienił się w Copperfielda i znikł. Dobra. Dajcie, poświetlę mi te liczniki, super to wygląda. W nocy to fajnie wygląda. Wow, wybuchający. No na co trzeba uważać, ja chyba w jednego wjechałem i niestety skończyło się to. Dobra, jesteśmy tutaj już na miejscu. Chodź tu. Jadę. Mam jakieś nowe zadania. Jakieś na sprinterów zadanie. Jestem. Dobra, o to jakieś dziwna prośba. Jazir, kto to narysował? A to nieważne. Dzieciak to ciągle rysuje, a ja to ciągle wyrzucam. Ale o co z tym chodzi? O coś, czego się uczepił. Jego matka dostała robotę w Haranie przed epidemią i zostawiła go tu u dziadków. Miała mu chyba posłać jakiś prezent. No ale wiesz co było, nieważne, wyrzuć to. Dobra, i coś tu jeszcze jest, jeszcze. A, tu jakieś znowu coś. Jazir, nie boisz się, że te bandziory, które opanowały farmę Erkana, przyjdą później tutaj? Tutaj damy im radę. Ale żadny z nas żołnierze nie pośle ludzi na pewną śmierć. Cóż, twoje talenty mogą się przydać w tej sytuacji. Tylko porozmawiaj ze Zgi. Ona ci wyjaśni, z jakim draństwem się zetkniesz. No i spróbuj może też znaleźć Polata, który pracował na farmie Erkana. Może będzie wiedział coś przydatnego. Dobra. Jeszcze coś jest? Widzę. Tak, właśnie. Też zauważyłem. Nakaz, narazenik, coś tam, płótni. Ja cię, jeszcze coś jest, babcia i siostry. Przez ten cały czas dzieciak czeka na prezent? Chryste. To smutne, wiem, ale im prędzej do tego przywyknie, tym lepiej. Dobra, przyjmij. Pokraki, o ja cię. Ale to wygląda. No, okropnie. Fuj. Jazir, muszę zapytać. Po cholerę ci wątroby sprinterów. Cholerni sprinterzy. Oni ciągle bezczeszczą groby naszych ukochanych. Zjadają ciała, które pozostawiliśmy wiatrowi. No dobra, ale wątroby? Wielkie nieba, niczego cię nie nauczyli w mieście? Chodzi o zapach. Możesz ich użyć, aby przyciągnąć więcej im podobnych. To przez te Feromony? Tak, właśnie te. A może wykorzystać je do odstraszania zarażonych? I to właśnie chciałem powiedzieć. Szybko chwytasz, chłopcze. Rozumiem. Zatem sprinterów przyciągają świeże zwłoki, które zostawiacie wiatrowi? Tak. Jak zobaczysz sprintera, przejedź go swoim samochodem, dobra? Będę naprawdę wdzięczny. I pamiętaj o wątrobach. Polowanie na sprinterów, dobra. No dobra, to... to chyba tyle. A tu jeszcze jakieś... Nie, jeszcze coś jest chyba. Dobra, to klikam. A, więc jesteś jednym z bezlicych. Pozwolisz mi pomówić z matką? Myślisz, że ona będzie rozmawiać z obcym? Nie, ale jeśli chcesz się do nas przyłączyć, jesteś na dobrej drodze. Cierpliwości. Jak się nazywasz? Kyle Crane. Przed tobą długa droga, Kylu Crane.
Nie zbaczaj z niej i niech to pomoże ci w twoich zmaganiach. To wszystko, co mamy w tej chwili do powiedzenia. Mamy kuszę. Możesz już iść, przybyszu. Dobrze. Chociaż i tak przecież nie będziemy praktycznie z niej korzystać chyba. No tak, raczej nie. Dobra, mam jeszcze 6 minut, ale to ja sobie pochodziłem po tych zadaniach pobocznych. Można coś zrobić. Znaczy tutaj, wiesz, chodzi mi o takie zapytania, żeby po prostu, znaczy te wykrzykniki. No. Już sobie zaklepać. To ty popijesz liczniki, a ja zobaczę sklepik. Muszę poczekać na ciebie. Serio? No. Hej, mały, wybieram się na pocztę, więc mogę sprawdzić, czy nie czeka na ciebie przesyłka. Wiesz, co jest w środku? Prezent? Od mamy? Napisała kiedyś do mnie, że wysyła mi niespodziankę. A jak ją dostanę, to ona wróci. I znowu się będzie ze mną bawić. Dobra. Tam gdzieś widziałem jeszcze kolejne zadanie. No tutaj gdzieś chyba... A, w środku. Nie. Myślałem, że w przyczepie, bo on mówił, żeby ze SG porozmawiać. Hej, Polat. Zamierzam się wybrać na farmę Erkana. Zwariowałeś, panie, to samobójstwo. Pozwól, że ja to ocenię. Poza tym bandyci mogą później przyjść tutaj. A niech kurwa spróbują. Po tym, co zrobili tej dziewczynie, nie będzie litości. Skoro tak uważasz, to czemu czekać? Zemścijmy się już teraz. Tylko mnie pan nie podpuszczaj, dobra? Jesteśmy wściekli, to prawda, ale nie szaleni. Życie ci zbrzydło? Poradzę sobie z kilkoma uzbrojonymi opryszkami. Jazir mówił, że pracowałeś na tej farmie. Wiesz coś, co może mi się przydać? Pracowałem tam, prawda. Jeśli naprawdę chcesz tam iść, trzymaj się muru i idź na wschód od wejścia. W tym wysokim murze jest dziura. Chyba mógłbyś się przez nią przecisnąć. Dobra. Czy mamy coś tu jeszcze? Coś tu jest, jakaś kropka. Tu jeszcze na górze. Tu. O, dobra. Ezgi, ja... A, to... Córka Erkana, tak? Nie, to nie ona. Tylko to, co z niej zostało. Kiedyś była najszczęśliwszą osobą, jaką znałam. A teraz... Przykro mi, ale ona jest... przytomna, prawda? Przytomna, tak. Ale im dłużej tam leży, tym bardziej czuję, że nie chce już tak żyć. Kiedy jeszcze mogła mówić, powiedziała, że zrobili jej krzywdę. Jej matce. Strzelili jej bratu w twarz, Kyle. Zmusili, by na to patrzyła. Zajmę się tym. Nikogo już więcej nie... Dobra. A, drzwiach się zablokowałem. Ile nam zostało czasu? O, minuta, to w sumie już można powoli kończyć, bo tu już chyba nic więcej nie ma. To tak przy ognisku tutaj fajnie. W sumie na miniaturę można by to zrobić. No dobra, drodzy państwo. Ja sobie siądę. No dobra, siadaj. Dobra, drodzy państwo, to byłoby już na tyle w tym naszym trzecim odcinku. No dzisiaj, jak widzieliście, było trochę więcej fabuły niż poprzednio. No, pomimo mojej tej jednej śmierci nie było tak całkiem źle, jak mi się wydaje. Więc cóż, no widzimy się już niebawem. No i cóż, dziękujemy za oglądanie i cześć! Na razie!